Dzień dobry Państwu, Paweł Romankiewicz, witam w kolejnym odcinku Kuchnia. Dzisiaj dwie fajne potrawy. Byłem zmuszony zrobić troszeczkę tutaj dietetycznie. Dzisiaj będzie tak, nawet wegańsko bym powiedział, nie tylko, że wegetariańsko, ale też wegańsko. Również smacznie, bo zrobimy smalec wegański, zrobimy hummus. Tylko, że troszeczkę zmodyfikowany przeze mnie, będzie troszeczkę taki bardziej wyrazisty. Co potrzebujemy? No na pewno potrzebujemy do hummusu cieciorkę. Możemy użyć cieciorkę surową, ugotować, a możemy również wykorzystać ze słoika już taką ugotowaną. Do blendera wrzucamy cieciorkę. Specjalnie nie odcedzałem cieciorki, ona jest razem z tą zalewą ze słoika. Sok z cytryny. Dajemy tak dosyć sporo soku. Dwa ząbki. Jak chcemy ostrzej, to może byśmy dali dwa. Mam takie dosyć duże ząbki czosnku, to dam tylko jeden. Ze względu na to, że no nie chcę, żeby był później huch taki nie za fajny. Czosnek, sok z cytryny, cieciorka, sól, pieprz. Odrobina soli. Odrobina czarnego pieprzu, tym razem nie białego. I teraz też, jak chcemy ostrzej, to możemy dać ostrzej. Ja bym tutaj jeszcze troszeczkę to podkręcił odrobiną pieprzu kajeńskiego, bo ja tak lubię, żeby to było wyraziste. Nie lubię takich mdłych. Ciecierzyca jednak jest taka mdła, ale jak dodamy do tego właśnie takiego kopa w postaci pieprzu kajeńskiego, to naprawdę będzie to takie bardzo wyraziste. Tahini. Jest to pasta z prażonego sezamu. Możemy ją sami zrobić. Uprażyć sezam, zblendować z masłem i mielibyśmy właśnie taką właśnie pastę. Ja mam gotową, bardzo fajna. Myślę, że około łyżki powinno wystarczyć. Wszystko to właśnie dodajemy do blendera. I co? I teraz bardzo ważną rzeczą w hummusie jest kumin. Kumin to jest bardzo aromatyczna przyprawa i naprawdę podkreśli smak tego takiego. O, miałem taką, myślę, że płaską łyżeczkę od herbaty. I podkreśli taki fajny właśnie taki indyjski smak. Chciałem jeszcze tutaj troszeczkę dać pieprzu kolorowego, ale pieprzu kolorowego ugniecionego w moździerzu. Jest on bardzo aromatyczny, bardzo fajny. Nada smak, aromat od razu unosi się w powietrzu, także o. I około takich dwóch szczypt pieprzu. Dobrze. I co? I teraz całość blendujemy. Dwie, trzy minutki potraktowane w blenderze daje nam bardzo fajną konsystencję, taką, można powiedzieć, do smarowania. O właśnie, takie coś powinno być. Bardzo fajny, lekko pikantny, ale ja bym coś tutaj jeszcze dał. Koperek. Już specjalnie nie blendowałem koperku, pietruszki, ze względu na to, żeby on sobie gdzieś tam biegał. I szczypior. Ktoś powiedzie, tam szczypior do hummusu. Ale jest naprawdę bardzo fajne. Będzie sobie tam zgrzytał lekko. No. Krakersy. I nakładamy. O. Cyk możemy zrobić w formie
kanapeczki. Nasz hummus gotowy, tak? Możemy dodać, taki zrobić. O, dwa zrobimy w formie takiej. Cyk. Możemy użyć do tego też, może posmarujemy najpierw. Możemy zrobić z tego jakieś kanapeczki, smarować. Bardzo fajna pasta do ich przekąski, jako do meczu. O, cyk. Myślę, że jest trochę mało, ale najpierw położymy na talerzyk. Bardzo fajnie właśnie pasuje do krakersów, do jakichś, nawet do chipsów. Z chipsami. O. Trochę dołożę. Niech to będzie wyraźniejsze. O, cyk. Resztę nałożymy do miseczki. I bardzo fajnie właśnie jest. Ja pokażę, w jaki sposób można. W jaki sposób można sobie jeść. O, tu mamy po ciecierzycy. Kładziemy, układamy do pojemniczka jakiegoś, stawiamy na stół. O. I tak naprawdę zanurzając. Petarda. Ale damy do tego jeszcze rzodkieweczkę. Jezu, jakie to dobre. Naprawdę. Nie kłamie. No, cyk. Cyk. Kiełki słonecznika. O. Cyk. Naprawdę bardzo fajna przekąska. Szybka. Przecież to ile zajęło? 3 minutki zrobienie, ale fajnie, lekko ostry. Naprawdę sam jestem w szoku, że takie dobre wyszło. Będę naprawdę hummus bardzo rzadko jem. Zazwyczaj jakiś kupny na szybkiego, ale od tej pory na pewno będę robił sam. A teraz zrobimy coś równie dobrego, ale smalec. Taki zwykły smalec, z tym, że bez mięsa. Rozgrzewam sobie patelnię. I teraz na patelnię dodamy troszeczkę oliwy z oliwek. Niedużo. Dno zakryć. I na oliwie z oliwek nie możemy za mocno smażyć, dlatego rozgrzewamy ją tak lekko. I tak. A, bym zapomniał. Ważna rzecz, do oliwy. Miód. Troszeczkę miodu. Bardzo fajny da smak. Oliwa właśnie z miodem. Cyk, rozgrzewamy. Tak, żeby miód się rozpuścił. Wtedy wiemy, że mamy odpowiednią temperaturę. Świetna sprawa do smalcu właśnie. Czasami można oszukać nawet i powiedzieć komuś, że to jest normalny mięsny smalec. Najpierw cebula pokrojona w kostkę. To jest jedna mała cebulka. OK. I z tym miodem podsmażamy. I teraz możemy sobie wykorzystać ten czas i troszeczkę pieprzu, bo również będziemy potrzebowali, to sobie utrzemy w ręcznym blenderze, czyli w moździerzu. O. I dodam od razu do cebuli. Cebuli nie musimy mocno smażyć, nie wiadomo jak, żeby tylko żeby po prostu zeszklić, żeby zmiękła, nie musi być przerumieniona. I dodajemy pieczarki. Tu są cztery pieczarki, takie małe pieczareczki pokrojone w kostkę i ogórek kiszony, nie konserwowy, tylko kiszony.
I teraz tak, to nam się ładnie praży, nie za wysoka temperatura, jak już powiedziałem. I przygotujemy sobie fasolę. Fasola to będzie takie zastępstwo naszej słoniny. A to są skwarki. I ponownie do blendera. Również jest, tak jak przy ciecierzycy, z tą wodą. Okay. I blendujemy. Tutaj moglibyśmy też dać również czosnek, żeby podbić trochę ten smak, ale chciałbym zrobić inaczej. Mamy czosnek w humusie, jeden ząbek, a już fajnie czuć. Także w smalcu będziemy mieli tylko cebulę, kwaśny ogórek, który nam miód fajnie zrównoważy tutaj tą kwasowość pieczarki. Petarda. Także miksujemy. Powiedzieć, że tłuszcz wytopiony. Przekładamy do miseczki naszą bazę. I teraz celowo nie przyprawiałem solą, ze względu na to, że już pokażę. Chciałem dać sól na końcu, ze względu na to, że ta sól bardzo fajnie, przyjemnie będzie chrupała. Jest to sól maldon, jest to sól taka w płatkach i ona się nie do końca rozpuści, a będzie naprawdę fajnie chrupało, jak będziemy smarować i fajny efekt jest w buzi. Ale to jest taki trochę mało tego chrupania i żeby jeszcze troszeczkę podbić słoność, dodam uprażone wcześniej orzeszki, to są orzeszki pistacjowe. I one nam zastąpią tak naprawdę skwarki. Mieszamy. Mało skwarków. Ktoś powie, tam niedobre, ale naprawdę, słuchajcie, jest to petarda. Ten nasz smalec będzie miał taki kolor lekko czerwony. Możemy również to samo zrobić z białej fasoli. Wtedy będzie ten smalec biały. Ale chciałem sobie tak zaszaleć i zrobić to troszeczkę inaczej. Tu już widzę, że nam pieczarki wodę puściły. To troszeczkę podbije temperaturę. I uwierzcie mi, bez mięsa, bez ryby również to wszystko świetnie smakuje, także gorąco polecam próbować w ten sposób troszkę pogotować. Jest to bardzo fajnie, szybko, treściwie. No. I do tego również możemy dodać troszeczkę pietruszki. Już pod koniec smażenia. Koperku i szczypiorku. A szczypiorek dam od razu tu. O. Uwielbiam szczypiorek. Praktycznie do wszystkiego daję szczypior. O. I tu mamy już gotowe. I trochę przestudzimy, żeby takiego gorącego nie dodawać do fasoli. Dodajemy do naszego smalcu. Także smalec ja sam uwielbiam, a mi nie wolno jeść. Także zacząłem sobie takie coś kombinować. I uwierzcie mi, również smakuje. I teraz żeby spróbować smalec. Czy robimy taki smalec wytopiony, czy zwykły, czy taki? Najlepiej spróbować go na chlebie, bo tak sam nie będzie tak smakował jak... Ale petarda. Jeszcze damy troszkę soli.
O jaka petarda. Słuchajcie. Nakładamy. Może tak. Cyk, 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 cyk. Krakersy nie pasują do smalczyku. Ale ciemne pieczywko jak najbardziej. Kto woli, to może być biały, może być również bagietka. A ja już chciałem się trzymać tego zdrowego jedzenia. I nakładamy, nie żałując, niech trochę wypadnie, to wtedy sobie zbierzemy. O. Słuchajcie, petarda. Tak. Troszeczkę damy zielska. O, szczypiorku. Szczypiorek jest dobry na wszystko, i do ciepłych potraw, i do zimnych potraw. I jeszcze bym chciał cebulki dać, żeby trochę taką ostrość wprowadzić tutaj. O. Uwielbiam czerwoną cebulę. Parę takich krążków. Również takiej fajnej chrupkości nada. Słuchajcie, no petarda, naprawdę. Jeszcze bym tutaj do tego dał śledzika, ale miało być wegańsko. Co jeszcze? Posypiemy jeszcze troszkę dla dekoracji orzeszkiem, żeby ten talerz nie był taki smutny. A dajmy jeszcze kiełków. Ok. Niech mi ktoś powie, że nie można zrobić fajnej potrawy, fajnie ugotować, bez mięsa, bez ryby, dla wegan, wegetarian i naprawdę smacznie. Polecam Państwu i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.